Cześć wszystkim, tu Kasia z kanału Scrap Kate. Dzisiaj zaprezentuję Wam dość sporo tekturek z fabryki Veny. Wiem, że część z nich na pewno już znacie, bo część z nich już pokazywałam wcześniej. Będzie to większość tekturek 3D plus nowości świąteczne, trochę nowości świątecznych. Filmy oczywiście, jak składać tekturki 3D, będą się pojawiały jeden po drugim. Tutaj będę się starała Wam pokazać przy okazji zdjęcie produktu, jak wygląda finalnie. Zacznijmy od tych wszystkich takich mniejszych właśnie 3D, które już może wcześniej widzieliście. Jeżeli nie, to zobaczcie teraz pierwszy raz. To jest, słuchajcie, taka czapka, która jest używana do boxów, bo to jest taki trójwymiarowy element. Tutaj u góry macie zdjęcia, będą się pojawiały, także widzicie, jak to wygląda. To jest coś takiego. Tutaj mam dwa zestawy 3D hostii, znaczy kielichów z hostią. Także tak to wygląda. Tutaj na to wszystko po kolei składa. Tu odsunę jeszcze to, żeby Wam się tutaj nie napało. Później mamy moje ulubione. Teraz Wam pokażę, tylko sobie tu poodsuwam. To jest tak, to jest świnka 3D, tutaj z ryjkiem. Skarbonka, jest jeszcze druga skarbonka, tu jest, już Wam pokazuję, o, sówka. I trzecia, też skarbonka, świnka, ale troszeczkę inaczej wygląda w boksie. Oczywiście to są bardzo uniwersalne. Wiadomo, że wszędzie tam, gdzie dajecie jakieś tam pieniężne, że tak powiem, prezent, no to może taką świnkę czy tam sówkę włożyć do boksa, które super wyglądają, ja bardzo często używam. Później mamy coś takiego jak szufladę, tutaj też nie bardzo widać, ale widzicie na zdjęciu. Szuflada, która też używana jest do boksa. No i też w tą szufladę możecie wsadzić cokolwiek bądź, także też bardzo fajny, uniwersalny produkt. Później mamy, tu akurat jest zdjęcie, tutaj mamy taką na kwiat jakby donicę. Myślę, że na kwiaty można tam coś innego, nie wiem, cukieraski włożyć tak samo. Trójwymiarowa oczywiście. Później mamy taki fajny fiacik, maluszek do złożenia. To też może być, wiecie, no, na jakimś męski boks, albo coś w tym stylu, albo dla jakiegoś, nie wiem, pasjonata samochodów, albo coś. Później mamy takie dwa rodzaje takich jakby łódeczek. To jest ta pierwsza łódeczka z dwoma wiosłami. I tutaj mamy drugą łódeczkę z żaglem. Następnie mamy dwie obrączki trójwymiarowe. Oczywiście do boksów ślubnych, no bo jakby inaczej. Później mamy dwie śliczne kołyski. One mają taki wzór, jeden tak jak widzicie. Jedna jest taka bardziej ażurkowa z sercem, druga jest taka bardziej pełna z serduszkiem wyciętym. Oczywiście do boksów dziecięcych. I to i dla chłopca, i dla dziewczynki, w zależności od tego, jaką kolorystykę użyjecie. Mamy jeszcze taki zestaw motylków. To mi się, słuchajcie, bardzo podoba, bo już widzę taki projekt. Oczywiście je można sobie nakładać na siebie, je można stosować jak tam chcecie, ale już widzę taki właśnie wylatujące motyle gdzieś tam, odlatujące. Był kiedyś taki projekt, ktoś z tego nie pamiętam, ale bardzo był taki popularny. W każdym razie są dwa kształty, tak jak widzicie, ten jest taki bardziej prosty, ten jest taki bardziej ozdobny, z takimi skrzydełkami bardziej ozdobnymi. Ślicze są te motylki, zresztą wiadomo, że ja mam temat motylków, tu mam dużo do powiedzenia. To są te nasze trójwymiarowe. Teraz chcę Wam pokazać jeszcze trochę świątecznych rzeczy. Tutaj mam malutką tą sanię, malutkie sanie ze śliczną taką wypaloną tutaj gwiazdeczką. Bardzo mi się ta gwiazdeczka podoba, w ogóle te sanki są świetne. I jest jeszcze jedna sanie, są jeszcze jedna sanie, po prostu mega, tak mi się podobają te sanie. Te chyba złożę sobie jako pierwsze, bo to jest, tak jak widzicie, dość duży produkt. I te sanie to jest śliczny pomysł, świetny pomysł na po prostu ozdobienie Waszych, nie wiem, mieszkań, czy tam. No myślę, że mieszkań, bo jeżeli to jest tektura, no to nie może być gdzieś tam w wilgotnym miejscu, ale mi się wydaje, że to będzie super wyglądało właśnie generalnie później troszeczkę pomalowane, czy tam przyprószone jakimś śniegiem, może tam prezenty napakować, jakieś fajne rzeczy. No to jest świetne, jestem strasznie ciekawa, jak mi to wyjdzie, jak już ją złożę, oczywiście z Wami, będziemy składać. Później mam zestaw takich mniejszych tekturek świątecznych. Oczywiście to nie są wszystkie, to jest tylko część, które ja mam, akurat które ja dostałam i zamawiałam. To są, tak jak widzicie,
hojneczki, są trzy, więc tak pokazuję, żeby było widać je, bo jedno na drugim są. Tu mamy napisy Wesołych Świąt, bardzo fajna czcionka, taka nieprosta, nie za bardzo wymyślna, to jest super, będziemy bardziej, i taki nieduży ten, także na kartki będzie fajny, nawet jakieś mniejsze projekty. Tutaj mamy świąteczny czas i pierwsza gwiazdka, no bo wiadomo, jak robimy na przykład jakiś grudniownik, no to pierwsza gwiazdka jak najbardziej, świąteczny czas, no bo wiadomo, świąteczny czas, super są napisy, bardzo mi się podobają. Jest taki dzień, tu jest w formie bombeczki, ona jest dość duża, także jeżeli miałaby być kartka, to praktycznie jest główny element na kartkę, bardzo fajnie będzie wyglądało. Z takimi jeszcze, zaraz zobaczę, bo tutaj w ogóle muszę zobaczyć tą w środku. Bo mam wrażenie, że one są dwie różne. Zaraz, bo już nie pamiętam, wiecie, jak one wyglądają. Zaraz zobaczymy. Ale widzę, że jest chyba jedna z gwiazdkami, a druga jest bez gwiazdek. O, widzicie? Jest taki dzień. Także tu można sobie, no, nałożyć to bez sensu, bo szkoda. To jest sobie takie troszkę wymiarowe, ale są śliczniutkie. Bardzo mi się też podobają. Jest taki dzień. Dobrze, to sobie włożę. Później mamy śliczny, taki ozdobny krzaczek, że tak powiem. Także to na pewno też do wszystkiego będzie się przyda. Tu jest mega świetna bombeczka z takim cudnym reniferkiem. Po prostu kinolek ma zarąbisty. Mega, mega, mega. Bardzo mi się to podoba. Taki fajny, śmieszny na jakiś taki właśnie śmieszny projekt. Dwie bombeczki. Bardzo ładnie. Też można je jedno na drugie nakleić i zrobić z tego jakieś fajne tło czy coś. W każdym razie jako ozdoba fantastycznie wygląda. Tu są śliczne dwa bałwanki. Też po dwa. Trzy bałwanki, śpiewające czy tam coś, nie wiem. Ten napis jest bardzo fajny. Jest chyba ciut większy od tamtego. Zaraz zobaczymy. O. Niewiele większy, troszeczkę. Jest taki bardziej ozdobny, bo tutaj widzicie gwiazdki. Bardzo fajne. Trzy sztuki są w tym. No i przepiękny wianuszek z takiego motywu, jak tam wcześniej było pojedynczego. Czyli na jakąś rameczkę, tu jakiś napis, cokolwiek. No tutaj oczywiście pomysł od masa. Słuchajcie, no i wyszły teraz w tym roku piękne domki, których tak jak na razie Wam pokażę, jak wyglądają zapakowane, dlatego, że no, będziemy je składać. Nie mam tu ich opisanych, też będzie tak wygląda mniej więcej wielkościowo, żebyście widzieli, to jest domek z otwieranym daszkiem, także to jest mniej więcej taka wielkość, taka wysokość, także jest dość spory. Tu jest troszeczkę inny kształt, bardziej taki podłużny, a ten jest chyba taki bardziej z werandą, tak mi się wydaje, z tego co kojarzę, ale wszystkie zdjęcia macie tutaj. Słuchajcie, one wyglądają cudnie, jak się je na przykład poskłada właśnie i między nimi na przykład wplecie takie światełka, są na baterie. Ja po prostu już widzę tą ekspozycję na mojej szafce. Jeszcze nie mogę doczekać, jak to poskładam. Oczywiście lekko wymalowane, może czy potuszowane, już tam wasze, jakby to można dorobić, co tam chcecie. Ale pomysł super, także ozdoba do mieszkania fantastycznie. Nie myślałam, że w ogóle z tekturek będę robił jakieś mieszkanie, ale proszę bardzo. No i jeszcze oczywiście dwie ważne rzeczy. Pierwsza to jest kalendarz na 2017 rok. Oczywiście to jest taka baza, którą możecie sobie ozdobić. Tutaj pokażę Wam zdjęcie jednej z naszych designerek z firmy, z fabryki. Jak może to wyglądać? Tak to wygląda. Kalendarz 2017 rok, zobaczcie. Tu mamy cały tydzień. Fajny był taki malutki, także gdziekolwiek można postawić. Tak to wygląda. Oczywiście święta, środa popielcowa, wszystko było opisywane pięknie w Asie. Tutaj jest taki o, czyli on będzie stał w ten sposób, no i tutaj sobie ozdabiacie i też super na prezent dla kogoś i sobie to odkładamy. Także to jest jeden z tych ostatnich rzeczy, no i najważniejsze, które musicie kupować sobie już teraz, to jest kalendarz adwentowy. Tutaj widzicie, jest przód do jednego z wyciąganych kieszeni, także to jest ogólnie nieduży. Także takich kieszonek jest 4 albo 5, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie mniej więcej takiej wielkości. Oczywiście będziemy sobie też go składać. Mam nadzieję, że mi się uda, bo jeszcze go nie składałam, także będziemy mogły składać razem. W każdym razie można powiesić piękny patencik, bo będzie, myślę, nie będzie jakoś za ciężki, przez to, że to jest tekturka, to nie będzie jakoś mega ciężki. Także w każdy dzień można sobie coś włożyć. Oczywiście tutaj powinien być jeszcze zestaw, zaraz zobaczymy, numerku. Z tego co wiem. Także tak wygląda, jest dość duży.
No i co? I to byłoby wszystko. Serdecznie Was zapraszam do fabryki. Na pewno coś dla siebie znajdziecie. Oczywiście to jest jedna część jakaś tam, bo tych świąteczek jest naprawdę dużo więcej. Także zaglądajcie, oglądajcie i czekajcie na tutoriale. Jeżeli będziecie potrzebowali złożyć jakąś tekturkę 3D, a nie będziecie wiedzieli jak, to zapraszam na mój kanał. Będą się pojawiały filmy, także na pewno spokojnie sobie z tym poradzimy. Także pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Pa, pa!